To są testy klasyfikacyjne do zaplecza kadry narodowej. Tutaj u nas na Wydziale Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej akurat zjeżdża młodzież z najbliższych okolic Opola. Istotą tego wszystkiego jest to, aby pomóc trenerom i Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki wyłonić młodzież, która najbardziej nadaje się do tego treningu. Te testy składają się z trzech elementów. Pierwszym elementem jest test sprawności i w ten test sprawności wchodzi bieg na dystansie 60 metrów, rzut piłką lekarską i skok o bonusz z miejsca. Drugą rzeczą to są pomiary somatyczne, no bo wiemy, że w sporcie muszą być to wyselekcjonowani zawodnicy, do każdej grupy konkurencji inni. Trzecią rzeczą to są pomiary FMS. Robią to fizjoterapeuci Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, którzy diagnozują całe ciało zawodnika pod względem jakichś problemów, asymetrii, które mówią o pewnych zagrożeniach kontuzjami. Zawodnik zdobywa tam punkty, maksymalnie 21 punktów. Im wyższa liczba punktów, to mniejsze zagrożenie tą kontuzją. Im mniej, na przykład od 14, w naszym przypadku jest to 14 punktów, to już jest pewne zagrożenie kontuzjami i zawodnik wraz z trenerem mają już przesłanki do tego, żeby zacząć pracować nad słabszą częścią ciała. Zapoczątkowaliśmy po wieloletniej przerwie cykl badań selekcyjnych do zaplecza kadry narodowej, dawnej kadry wojewódzkiej i rozpoczęliśmy to w zeszłym roku, kontynuujemy w tym roku, odbywają się te testy w 7 miastach dla wszystkich zawodników na terenie Polski. Myślę, że łatwiej jest robić testy niż szkolić młodzież, o której się dowiadujemy, że po jakimś czasie no niestety nie nadają się do sportu wyczynowego. I myślę, że ten cały cykl badań jest, znaczy najważniejszym elementem tych badań jest przygotowanie zawodników albo wyselekcjonowanie do sportu wyczynowego. Jeżeli zawodnik spełnia normy wynikowe plus dodatkowo wypada bardzo dobrze w badaniach, uważamy, że taki zawodnik ma predyspozycję do sportu wyczynowego. Jeżeli zawodnik słabo wypada w normach wynikowych, czyli osiągnięty wynik na zawodach sportowych i plus dodatkowo badania słabo wypadają, no możemy powiedzieć z pewną pewnością, że zawodnik niestety, ale bardziej powinien iść w kierunku sportu amatorskiego. Politechnika Opolska.